Remonty, remonty, remonty. Dziś drogowcy wzięli się za niewielki odcinek Alei Unii Lubelskiej i okazało się, że na kierowców czeka wiele niespodzianek. Niewłaściwe oznakowanie, które zamiast wskazywać drogę myliło, zamknięty odcinek Drewnowskiej i brak informacji na ten temat. Słowem, wszystko sprawiało wrażenie, że ZDID gra z kierowcami w jakąś grę, tylko nikt nie potrafi powiedzieć w jaką. O tych i innych remontach Agnieszka Rutkowska. Remontowany odcinek Alei Unii Lubelskiej ma około 600 metrów. Droga jest zamknięta dla ruchu. Na tym odcinku będzie wymieniona cała nawierzchnia. Dopuszczone są wjazdy docelowe dla mieszkańców. Jeszcze przez tydzień będzie kursowała komunikacja miejska, autobusy linii 83 i N3 nocny. Kierowcy jadący ulicą Srebrzyńską nie mieli dziś większych problemów z ominięciem niedostępnego odcinka ulicy. Ale kierowcy jadący ulicą Drewnowską, która miała być objazdem dla Alei Unii, byli bardzo zaskoczeni, bo wyłączony z ruchu był także kawałek Drewnowskiej pod wiaduktem wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Solec. Ale tutaj niespodzianka i to przykra. Właśnie nie wiem, co mam zrobić, gdzie mam jechać. Spodziewałem się, że będzie zamknięta droga od Alei Unii, bo ktoś mi mówił, ale nie, że tutaj będzie zamknięta. Kierowcy nie kryli niezadowolenia, zwłaszcza, że stosując się do nakazu skrętu w lewo, próbowali nieprzejezdny odcinek ominąć ulicą Towarową, ale tu znów niespodzianka. Znaki wskazują na, żeby jechać na lewo, a tam jest ślepa uliczka. Niektórzy próbowali także inną drogą przejechać na drugą stronę wiaduktu, ale ta nieutwardzona pozostawia wiele do życzenia. Jadę po tych dziurach takich, że szkoda słów. Kluczem do tej drogowej zagadki jest ulica Ciepła, choć w tej sytuacji o ciepłe słowa pod adresem ZDIT-u trudno. Ja nie wiem, jakich użyć słów, ale powiem już tak delikatnie, że ktoś, kto wymyśla te remonty, to jest albo coś ma z głową, albo jakiś chory człowiek. Nikt nie wie, że tutaj nie można skręcić. Następne to jest Konstantynowska, poprzednie chyba Aleksandrowska, dopiero no tak w Łodzi jest. Czyli trzeba dużo objechać naokoło? Dużo, bardzo dużo. Jak poinformował nas Zarząd Dróg i Transportu, trzeba naprawić nawierzchnię skrzyżowania, stąd czasowe zamknięcia. Dziś do godziny 15 pod wiaduktem żadne prace się nie odbywały. I może dlatego ci bardziej zdeterminowani jechali na wprost, mimo zakazów. W połowie wakacji ZDIT rozpocznie remont następnego odcinka Alei Unii, od Srebrzyńskiej do Konstantynowskiej. Cały remont Alei Unii ma się zakończyć przed rozpoczęciem Mistrzostw Świata w siatkówce, które będą rozgrywane w Atlas Arenie. Do zmian trzeba przyzwyczaić się także na trasie WZ. Zamknięte są skrzyżowania Piłsudskiego z ulicą Sienkiewicza i Żwirki z Piotrkowską. Zmiany będą obowiązywały wstępnie do końca wakacji. Od połowy lipca rozpoczną się prace na Armii Krajowej od Wyszyńskiego do Kusocińskiego, Liściastej od Zgierskiej do Włókniarzy. Przebudowane zostaną ulice Romanowska, Ziołowa, Młynarska, Świętej Teresy, Jugosławiańska i Tołstoja. Dodatkowo nowe nawierzchnie będą położone na 16 drogach gruntowych, m.in. na Strusiej, Kujawskiej, Cynowej czy Uprawnej.